Co chciałem powiedzieć? Wymagania, a nie zadania. Wymagania, a nie zadania. Tak. O, tym razem zaczynamy od tematu filmu. Rozpoczniemy od tematu filmu, wymagania, a nie zadania, bo potem zapominamy. Wymagania, a nie zadania. Po pierwsze, mieliśmy taki tekst. Tekst jest podlinkowany w opisie tego filmu, ale postanowiliśmy jeszcze o tym opowiedzieć, bo temat jest ważny. Ważny. I też. Chodzi o to, że bardzo często w naszych backlogach, w naszych backlogach, lądują zadania do wykonania. I okazuje się wtedy, że całe to podejście jest winne. Niezależnie, czy mówimy o Scrumie, czy jakimkolwiek innym, nagle zaczyna być dużo problemów z tym, że to są konkretne zadania do wykonania. Zmienić tło na czarne, zmienić jakąś ikonkę, tak? Dodać jakieś pole, zbierać jakieś dane. I po pierwsze, wtedy zawsze deweloperzy pytają, albo narzekają na to, że my nie wiemy, po co to robimy, bo to jest machanie łopatą. No, powiedzmy, jak pytają, to jest dobrze. Jak pytają, to jest dobrze, ale to jest takie machanie łopatą, nie? Machamy łopatą, no ale po co? Druga rzecz jest taka, że to cała maszynka związana z doszczegółowianiem wymagań, ze lepszym spełnianiem potrzeb biznesowych przestaje działać. Bo jeżeli działa wcześniej. Jeżeli działa wcześniej, albo nie potrafi się rozpędzić, wtedy wszyscy mówią, że ten agile to bez sensu, bo my mamy konkretne zadania do realizacji i tak dalej, a tak naprawdę wrzuca się w jakiś proces, który nie do tego służy. To wyjaśnienie wstępu tym razem. Dobra, jaki jest ten problem, powiedzmy sobie wtedy szczerze. Problem jest taki, że robimy jakieś rzeczy i tak naprawdę trochę to, co powiedziałeś, nie wiadomo, po co je robimy. Nikt się nie zastanowi z nas, czy wykonanie tego elementu jest kompatybilne na przykład z całym produktem, który tworzymy. Czy zmiana, nie wiem, tła, dobry przykład, zmiana tła na jednym ekranie, czy to aplikacji webowej, czy to aplikacji mobilnej, będzie kompatybilna z całą resztą elementów, które w tej aplikacji się znajdują. Bo mamy zadanie, a nie wymaganie. Wymaganie mówi nam, co chcemy, osiągnąć, w którą stronę chcemy podążać, aby zrealizować pewien produkt, zrealizować pewien cel tego produktu, a zadanie jest jednym z elementów, które pozwoli nam wygenerować czy zrealizować to wymaganie. I taki teraz dobry przykład mieliśmy na to, żeby jeszcze był drugi przykład, z procesem rejestracji. Nie? Że jeżeli ktoś powie, wrzuci nam zadanie pod tytułem mierzyć, ile osób zaczyna rejestrację, a ile kończy rejestrację, to my to zrobimy i zaczniemy zbierać te dane. Tylko co pytanie z tego? Brzmi, co po z tego? Kto kto będzie chciał z tego korzystać? Czy za tym stoi potrzeba? Czy za tym stoi tylko i wyłącznie może nienazwana potrzeba, albo niedokończona potrzeba, albo do końca nieuświadomiona potrzeba tego, że faktycznie czegoś takiego potrzebujemy? Bo to jest też tak, że jak ktoś nam powie, słuchajcie, my musimy wiedzieć, ile osób zaczyna rejestrację, a nie kończy, to ktoś może powiedzieć, ale my mamy te dane, nie? Jakby tylko ich nie wykorzystujemy. Nie wykorzystujemy. A jak ktoś o tym nie wie, to nam powie, okej, tu chcę mieć logowaną taką rzecz, a tu chcę mieć logowaną taką rzecz. My to zrobimy, no totalnie bez sensu. Co więc zrobić? Najprostszym wyjściem jest to, żebyśmy starali się dojść do sedna wymagania. Jeżeli widzimy do potrzeby. Jeżeli widzimy, że mamy do czynienia z zadaniem do wykonania, a nie z wykonaniem, które powinno być dopiero rozłożone na zadania, to powinna nam się zapalić gdzieś tam czerwona lampka pod tytułem, ale czy to jest na pewno to, czym się powinniśmy teraz zajmować? Czemu to ma służyć? Tak. Nie? Ja wiem, że za to jest odpowiedzialny product owner. Ułożenie elementów na liście backlogu, dbanie o kompatybilność, dbanie o to, żeby te wszystkie zadania doprowadziły nas do jakiegoś celu. Ale pamiętajcie, product owner nie jest osobą nieomylną, to jest raz. Dwa, możemy mieć ten przykład, tu jest taki filmik dwóch product ownerów, gdzie te zadania będą totalnie ze sobą niespójne, tak. Różne. A trzy, że my jako zespół, jak przychodzi nam do głowy, ale po co w zasadzie mamy to robić, to nie bójmy się i zapytajmy wprost, okej, po co my mamy to robić, po co ja mam dorabiać na przykład na ekranie rejestracji login, nie? Bo to jest taki przypadek, gdzie ja zawsze się zastanawiam, jak widzę ekran do rejestracji, gdzie jest login, hasło i adres mailowy, no to czemu się nie logować mailem? Jakby chyba 95% serwisów loguje się mailem, ale czasami znajdujemy te, gdzie no jednak ktoś chce, żeby jeszcze był login. Tak. I ten login do czego służy? Tylko i wyłącznie do zalogowania się. On nigdzie nie jest potem używany i tak dalej. To jeżeli my jako osoby w zespole dostaniemy wymaganie pod tytułem dorobić login, nie? Bo użytkownicy logują się adresem mailowym, ale chcielibyśmy, żeby robili to loginem. Zadajmy to najważniejsze pytanie. Leo, why? Why? Po co? Stary tekst z 2002 roku. Po co? Po co? To jeszcze raz ja na sam koniec krótko. Bo jeszcze możemy mieć do czynienia z tak zwanym niezmotywowanym zespołem. Jemu to pasuje, że są te zadania, nie wymagania. I on będzie nie trzeba myśleć. Dostajemy na tacy podane coś, co
potencjalnie musimy tylko przełożyć na działające coś. Tylko to ma dwie niestety konsekwencje. Raz, znużenie, wypalenie. Dwa, klient, który nie jest zadowolony. Dokładnie tak. Konkluzja. Nie dawajmy sobie wcisnąć zadań do realizacji. Starajmy się zawsze cofnąć się krok wcześniej i zastanowić się, co one mają, skąd one się wzięły, jaką potrzebę, jakie wymaganie my chcemy spełnić, bo może możemy je spełnić inaczej, lepiej. Bo to jest ta jedna z rzeczy, która nam podejście zwinne daje. A może się okazać, że na przykład już mamy to spełnione, tylko nasz zgłaszający o tym nie wie. Nie? A to po pierwsze. Po drugie, rozmawiajmy. Tak? Zespół z product ownerem, product owner z interesariuszami, wszyscy starajmy się dotrzeć do tego, po co coś robimy, no bo całe to podejście zwinne jest po to, żeby lepiej spełniać wymagania, potrzeby, może inaczej, lepiej spełniać potrzeby, generować właściwe wymagania, a sposób realizacji, czyli zadania, to już jest domena zespołu, który się na tym zna i który to zrobi dobrze. Ta-dam. Ta-dam. Dzięki za wytrwanie do końca tego filmu. Tuż obok są linki do dwóch kolejnych oraz link do subskrypcji, jeżeli chcecie powiększać swoją wiedzę na temat podejścia zwinnego, agile mindsetu i wszystkiego, o czym mówimy na tym kanale. Ja nazywam się Tomek i oczywiście jestem i tylko połową duetu hashtag Białko. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, zdecydowanie kliknijcie subskrybuj.